Dzień dobry, dzień dobry. Łapię Was znienacka. Trzymam w ręku trzy książki, są cztery. Lato, wiosna, jesień i jeszcze zima. Trwa lato, więc biorę do ręki poradnik, przewodnik Młodzi Przyrodnicy, Lato w świecie przyrody z wydawnictwa Jedność i patrzę na tę książkę oczami mamy, że to świetny pomysł, by razem z moimi dziećmi, gdy wybieram się na wędrówki, to odkrywać ten fascynujący świat przyrody. Plusem tej książki jest to, że tu są po prostu zdjęcia przyrody. Lubię książki takie związane ze sztuką, a mianowicie ilustrator rysuje, wycina czy dzierga kształty zwierząt i roślin. To jest bardzo inspirujące dla wyobraźni, ale poznawczo bardzo ważne jest też, by dziecko no, nie tylko wyobrażało sobie, ale widziało, jak dokładnie wygląda dana roślina, dane zwierzę i potrafiło je odnaleźć w przyrodzie. Oczywiście to spotkanie z przyrodą jest najważniejsze, ale no właśnie od czegoś trzeba zacząć. Odnaleźć to na przykład na zdjęciu, tę daną roślinę, a potem sprawdzić, jak wygląda w rzeczywistości i odwrotnie, zobaczyć daną roślinę i odkryć, jak na przykład się nazywa. Co wyróżnia jeszcze książkę, co mi się tutaj bardzo podoba, to to, że oprócz mamy wytłumaczenie, jak korzystać z książki, oprócz tego, że to wszystko jest takie przejrzyste. Informacje zawarte są na takich kolorowych albo na takich białych kartach, rozkładówkach. Nawet można powiedzieć, że tak na przemian, widzicie to. I jest to bardzo czytelne. Ta czcionka nie jest za mała, nie jest za duża, jest w sam raz. To też jest ważne, zawsze zwracam na to uwagę, żeby ta czcionka też nie była taka fikuśna, taka finezyjna. To nie jest książka związana właśnie z rozkręcaniem wyobraźni i odkrywaniem tego, że książka może być dziełem sztuki. Tylko to jest książka poradnik, przewodnik, która ma nas czegoś nauczyć. A więc czcionki też muszą być bardzo przyjazne do tego, żeby dziecko chciało czytać. My razem z nim, ale ono żeby też próbowało. I co? Są tutaj też kody QR i możemy z pomocą tutaj aplikacji smartfona odsłuchać pewne odgłosy, obejrzeć więcej. Klucz do rozpoznawania polskich gadów. Świetna rzecz. Czy ma nogi? Tak, jeśli ma nogi, to jaszczurka. Jeśli nie ma nóg, czy ma zygzakowaty wzór na grzbiecie? Tak, no to żmija zygzakowata. A jak nie, czy kolor ciała jest raczej szary czy brązowy? Jeśli szary, czy na ciele są ciemne plamki? Jeśli tak, to gniewosz plamisty. Jeśli nie, zaskroniec zwyczajny. I tak dalej, i tak dalej. Więc też tak w świetny sposób to przedstawione i łatwe potem do zapamiętania. Ja też patrzę na te książki jak na środki dydaktyczne. Jestem nauczycielką małych dzieci. Już widzę tę książkę Jesień w świecie przyrody jako jedną z wielu w mojej klasie na specjalnym stoliku, na specjalnej półce właśnie z różnymi książkami, które poszerzają wiedzę o świecie. No i co? I właściwie tutaj mając tę książkę przed oczami, mamy gotowe scenariusze zajęć. Tak to widzę. Wczesnojesienne owady. Na wrzosowisku. Wykopki. Żegnamy ptaki. Tak? Te buszujące w sadzie. O, świetne różne rzeczy. Czyli polecam bardzo. Ojej, jakie śliczne. Kuna domowa. Ojej, zobaczcie, tyle wyrządza czasami szkód. Tak potrafi poprzecinać też różne rzeczy, na przykład kable pod różnymi maszynami. A taka tutaj niezwykła. Sadzimy drzewo. Sadzimy drzewo. No może właśnie. Są tutaj gotowe rzeczy do zrobienia w domu i w szkole. Weź żołądź, kasztan, nasiona z szyszek albo skrzydlaki. Możesz wykorzystać nieuszkodzone owoce i nasiona, które pozostały z majsterkowania i doświadczenia z szyszką, bo wcześniej były doświadczenia z szyszką, a jeszcze wcześniej o rozsiewaniu, a jeszcze wcześniej o kasztaniakach, a jeszcze wcześniej o tym, że wbrew pozorom z owoców suchych może być jeszcze większy pożytek niż z soczystych. No i potem zakop nasionko w ziemi, nie na samym dnie, podlewaj ziemię umiarkowanie raz na kilka dni lub codziennie. Gdy tylko pojawi się siewka, młoda roślinka, przestaw doniczkę w nasłonecznione miejsce.
Teraz podlewaj obficiej, ale bez przesady. Wiosną, gdy nie będzie już mrozu, będzie można przesadzić siewkę do gruntu. No i co? Ja pamiętam, jak moi uczniowie z taką wielką radością wykonywali przeróżne eksperymenty w kąciku przyrodniczym, bo tak była podzielona moja klasa, że były takie różne stanowiska, tak jak generalnie w przedszkolu są różne kąciki zainteresowań, tak w mojej klasie też tak zawsze było, że był taki kącik przyrodniczy. Tam najczęściej też było jakieś zwierzę, na przykład patyczak albo ryb. Ale był taki moment, że mieliśmy nawet szynszyla. Dobra, więc świat przyrody jest niezwykle fascynujący. Wydawnictwo Jedność wydało. Skanuj kody QR, słuchaj głosów zwierząt. Odkrywaj fascynujący świat przyrody. Tak, wiele jest takich książek przyrodniczych, które mają za zadanie rozniecić ciekawość dziecka, ale niewiele jest książek przemyślanych tak od początku do końca. Ta wydaje mi się bardzo przemyślana. Jako tutaj pedagog chcę zwrócić uwagę, że naprawdę ona może nie tylko rozniecić ciekawość, ona może również pomóc, wspomóc naukę czytania, bo często na przykład bywa tak, że dziecko jest zafascynowanym jakimś biologiem, zoologiem, uwielbia ten świat przyrody i będzie sobie czytało przy okazji, dowiadując się czegoś o tym swoim fascynującym świecie. Wydawnictwo Jedność, książki w świecie przyrody na każdą porę roku. Serdecznie polecam.